Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktor, a to 498 odcinek podcastu BSSB BS Tajemnic. No cóż, pewnie słyszycie, że mój głos dzisiaj nie jest najwspanialszy, ale jest to zasługą hmm, uczestniczenia w wyjątkowej chwili, gdyż jedna z moich sąsiadek akurat wczoraj miała wesele, No więc trzeba było jej dosyć mocno pośpiewać 100 lat, 100 lat i życzyć szczęścia na nowej drodze życia. Więc dzisiaj musicie posłuchać mojego głosu w nieco innej tonacji niż to zazwyczaj bywa na falach podcastu BSSB tajemnic. Dzisiaj odcinek 498 i mam w nim dla was, krótką opowieść na temat zawartości raportu, jakim jest Focus On Częstochowa edycja 2021. Raporty Focus On to seria różnego typu publikacji, które są przygotowywane od wielu lat przez Pro Progressio wspólnie z wybranymi partnerami, a celem tychże raportów jest przedstawianie takiego otoczenia mikro-makroekonomicznego, pod kątem inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w polskich miastach. Tym razem Fokus On częstochowa został przygotowany przez Pro Progresio wraz z takimi organizacjami jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Inwest i Częstochowa, czyli jest to centrum obsługi inwestora w Urzędzie Miasta Częstochowa. Również partnerami były firma Cores, firma Manpower, o za skład całości w postaci marketingowego, dobrego, wizerunkowego kształtu odpowiada, odpowiada agencja Riposta. Skąd dane? No cóż, dane do tego raportu pochodzą zarówno z, z takich źródeł jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jak Urząd Miasta Częstochowa, jak wspomniane wcześniej, Cores i Power, ale także pochodzą z GUS-u i z kilku jeszcze innych źródeł, po to, aby w pełni przełożyć się na wartościowe informacje, które jesteśmy w stanie na stronach raportu Focus on Częstochowa Wam przekazać. Raport jak zwykle składa się z kilku stałych części, a składają się na nie ogólny opis miasta, obszaru edukacyjnego, transportu, nieruchomości, branży, jaką są usługi biznesowe, wynagrodzeń, no i na koniec nieco lżejszy temat, czyli kultura, rozrywka i rekreacja. Łatwo sobie policzyć, że tych sekcji jest 7. Raport Focus on Częstochowa powstaje już po raz kolejny, więc jeżeli chcecie sobie porównać dane z roku 2021 z danymi z lat poprzednich, to możecie to zrobić na stronie raporty.proprogressio.pl i pobrać sobie wszystkie wcześniejsze edycje tegoż raportu. Wtedy macie bardzo ładny punkt odniesienia i łatwo będzie Wam się poruszać po tejże aglomeracji i stwierdzić, czy sektor nowoczesnych usług dla biznesu się tam rozwija, czy być może podlega pewnej stabilizacji. Różnie to bywa w polskich miastach, więc warto śledzić te zmiany. No a przejdźmy sobie może zatem do szczegółów tegoż raportu. Fokus on Częstochowa To ponad 20 stron stworzonych w bardzo przejrzysty sposób, i każda z tych stron zawiera wartościowe informacje makro-mikroekonomiczne, które mogą być Wam potrzebne. Na samym początku, w słowie wstępu, witają się z Wami dwie osoby. Jedną z nich jestem ja, a drugą jest Monika Grzelak, która jest im liderką w. W centrum inwestycyjnym w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Monika wraz ze mną robimy dla Was taki błyskawiczny przegląd tego, czym częstochowa jest dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Podajemy również tutaj już wstępne informacje, kto w częstochowie prowadzi biznes outsourcingowy bądź też centra usług wspólnych, no i też podajemy pewien profil biznesowy miasta. Warto się w to wczytać, to jest raptem jedna strona, a z tej jednej strony możecie w pigułeczce dostać wiedzę z całego raportu. Ale jeżeli interesuje Was tylko wchodzenie w większe szczegóły, no to tutaj musicie już sobie wskoczyć na kolejną, czyli na czwartą stronę tego raportu. Podoba Wam się jak do tej pory? Jeżeli tak, to może zasubskrybujecie podcast, jakim jest BSS bez tajemnic, albo dacie lajka like w górę, yy, kciuka, czy też gwiazdkę, w zależności od tego, na której platformie słuchacie tejże audycji. To wyróbcie swoje, a ja robię swoje, czyli przechodzę do dalszych danych. Miasto często chowa. Położone jest na powierzchni 160 km kwadratowych i jest zamieszkiwane przez 217 530 osób. Częstochowa to drugie największe miasto, jeśli chodzi o aglomerację w województwie śląskim i jest najdalej na północ wysuniętym miastem właśnie województwa śląskiego. Jak wygląda tutaj kwestia bezrobocia? Rok 2021, według ostatnio zebranych danych, ostatnio mówię tutaj o sierpniu 2021 roku, to poziom 4,4%. Jak wyglądało to w latach poprzednich? Hm. Rok 2020 dawał nam 4,1%, rok 2019 3,2%. I w latach wcześniejszych te dane były na poziomie 3,7 w 2,18, 4,5 w 2,17, 6,2 w 2,16. No, i jeszcze możecie sobie na stronach raportu Focus on Częstochowa zobaczyć, jak to wyglądało aż do roku 2010. Teraz 4,4%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach, bo te dane są przez nas. Na bieżąco oczywiście analizowane. Nie byłoby biznesu, gdyby nie edukacja. Edukacja to stała sekcja raportów Focus On, i w tym przypadku mamy możliwość zapoznania się, jak wygląda tenże obszar na terenie częstochowy, ale też i troszeczkę szerzej, bo na terenie całego województwa śląskiego. Co dotyczy na tej stronie województwa śląskiego? No cóż, ilość, a w zasadzie liczba studentów i absolwentów kierunków studi studiów, które są realizowane na terenie całego województwa śląskiego. No to przyjrzyjmy się, jak to w tym wszystkim jest. Są tutaj wybrane, jest tutaj wybranych kilka kierunków, które są istotne z perspektywy sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jakie czy to kierunki? No na przykład filologię, czyli języki obce. Na terenie całego województwa śląskiego studiuje 7341 osób, zaś absolwentów ostatniego rocznika tychże studiów było 1720. 7 osób. A jak wyglądało to na przykład w obszarze IT, ICT, czyli branży, na którą jest w tej chwili największe zapotrzebowanie? Studentów: 6652 osoby, zaś absolwentów ostatniego rocznika: 1281 osób. Gdybyście chcieli wiedzieć, jak te liczby przedstawiają się dla takich kierunków jak chociażby administracja, biznes i prawo, czy też inżynieryjno-techniczne, a może logistyka, no to takie informacje również na stronach Focus on Częstochowa Edycja 2021 znajdziecie. Ale studenci to jedno, a warto wiedzieć, jak wygląda w ogóle kwestia liczb odnoszących się do każdego typu jednostek edukacyjnych w Częstochowie, zaczynając od przedszkoli, a kończąc na szkołach wyższych. No to pojedźmy sobie przez kilka liczb: 76 przedszkól. W zasadzie przedszkoli, nawet nie wiem jak to poprawnie wypowiadać, żeby nie popełnić tu jakiegoś błędu ortograficznego czy też gramatycznego, ale niemniej jednak, przedszkola to liczba 76. Składają się na to 43 przedszkola państwowe, 33 przedszkola prywatne, a jedno z nich jest multijęzyczne. Gdybyśmy poszli sobie w górę po tej drabince edukacyjnej, no to dowiemy się również ze stron raportu Fokus Częstochowa, że. W tymże mieście mamy 69 szkół podstawowych, 19 liceów i 15 techników. No i ten najwyższy poziom edukacyjny, ten, który zawsze jest w kręgu zainteresowania biznesu, w tym również świata nowoczesnych usług dla biznesu, to szkoły wyższe. W Częstochowie mamy 7 szkół wyższych, z czego dwie uczelnie są publiczne, a 5 prywatnych. I tutaj, gdybyśmy zrobili sobie takie podsumowanie, ilu mamy łącznie studentów i absolwentów, no to dowiecie się, że 12415 to liczba odpowiadająca liczbie studentów bieżącego rocznika akademickiego, zaś 3236 to liczba odpowiadająca absolwentom ostatniego rocznika akademickiego. Skoro mamy edukację za sobą, to wejdźmy sobie w kwestię takiej logistyki miejskiej. W końcu, będąc w danym mieście, warto wiedzieć, jak się po nim poruszać. A możemy się tu poruszać zarówno komunikacją miejską, własnymi siłami, chociażby wypożyczając sobie samochód, czy też korzystając z usług firm taksówkarskich. No to pojedźmy sobie szybciutko. 43 linie autobusowe, z czego 42 podążają ulicami częstochowy w dzień, a jedna przemierza te ulice w środku nocy. Mamy również trzy linie tramwajowe, i gdybyśmy chcieli załapać się na tą komunikację miejską, to musimy się liczyć z pewnymi wydatkami. Otóż cena biletu jednorazowego to 3,6 zł, cena biletu dobowego to 14 zł, zaś cały miesiąc przejeżdżania po ulicach częstochowy komunikacją miejską to już koszt 124 zł, i te wszystkie informacje macie zawarte na stronie szóstej raportu Fokusom Częstochowa. No dobra. A co, gdybyśmy chcieli wsiąść w taksówkę? W taksówce takie otwarcie drzwi to koszt 8 zł, a potem każdy kilometr 2 zł i aż 521 taksówek. Jest do Waszej dyspozycji. Tak, to 9 korporacji taksówkowych dysponuje tymi taksówkami, no i możecie sobie bezpiecznie po ulicach Częstochowy nimi jeździć. A samemu jak to wygląda? Gdybyście chcieli wypożyczyć sobie samochód, to aż 13 wypożyczalni samochodów znajdziecie na terenie miasta i wtedy te konie mechaniczne powiozą Was w tym kierunku, w którym sobie tylko życzycie. Gdybyście chcieli skorzystać jednak z własnych sił, a niekoniecznie tych koni mechanicznych, to wiedzcie, że macie do dyspozycji w Częstochowie 185 rowerów miejskich, które mogą pojeździć sobie na co dzień po blisko 80 km tras rowerowych, no i zaparkować je możecie w 20 różnych stacjach na terenie całego miasta. Godzina przyjemności jazdy takim rowerem miejskim ile wynosi? 2 złote. Tak, 2 złote za godzinę i możecie hulać rowerem miejskim po drogach częstochowych. No a skoro dotknąłem temat dróg, to warto wiedzieć, gdzie ta częstochowa jest ulokowana względem autostrad dróg krajowych i dróg wojewódzkich. Otóż Jedna autostrada, cztery drogi krajowe i pięć dróg wojewódzkich to drogi, które bezpośrednio stykają się z miastem Częstochową i możecie z nich oczywiście korzystać, jeżeli chcielibyście się tu dostać z jakiegokolwiek innego miasta, czy to polskiego, czy też zagranicznego. A żeby Wam to ułatwić i żebyście wiedzieli mniej więcej, jakie odległości należy pokonać z Częstochowy do innych, Miast to taka wybrana pula miast również jest dla was dostępna na stronie siódmej raportu Focus on częstochowa Dla przykładu do Warszawy jest to odległość 220 km. Do Wrocławia 194. Najbliższe duże miasto wojewódzkie, które jest tutaj w okolicy to Katowice. Do Katowic są 74 km, a na przykład do Rzeszowa 261. A jak wygląda ta odległość do jakiegoś miasta zagranicznego? Tutaj również macie wybrane podane niektóre miasta na terenie Europy, które są sąsiadami Polski. No to weźmy sobie ze trzy przykłady. Do Berlina 539 km, do czeskiej Pragi 397, zaś do Wilna. Do wina 705 km. No i to wszystko tutaj na stronie siódmej raportu Focus on Częstochowa sobie znajdziecie. Przejdźmy w takim razie jeszcze do nieco dalszych podróży. No bo w końcu warto wiedzieć, jak się do Częstochowy dostać, gdybyście chcieli przylecieć tu z innego kraju z trochę dalszych odległości niż te rzeczone, na przykład 70 kilka kilometrów do katowic. Ale dlaczego wspominam tu Katowice? No dlatego, że najbliższym portem lotniczym, który jest ulokowany. W otoczeniu miasta Częstochowa jest port Katowice-Pyżowice. Do niego jest 56 km, niecałe 60 km drogi, aby można było wskoczyć na lotnisko i z niego dostać się. Chociażby do takich krajów jak, no, dajmy na to Wielka Brytania, Norwegia, Hiszpania, Grecja, ale także i Niemcy, a nawet Gruzja, a nawet Cypr, no i jeszcze kilka innych. Tak, tutaj pełną listę krajów, a w zasadzie miast, z którymi połączone są Katowice, Pyżowice, czyli najbliżej położony częstochowy port lotniczy, również macie umiejscowione na stronach raportu Focus on Częstochowa. No to załóżmy, że sobie już przylecimy do Katowic, Pyżowic z różnych krajów, przyjeżdżamy sobie te blisko 60 km do Częstochowy, lądujemy w okolicach dworca głównego PKP w tym mieście. No to teraz warto by było wiedzieć, gdzie i jakie mamy odległości, aby z tegoż dworca się dostać. I tutaj również kilka takich bardzo interesujących miejsc, które są najczęściej wybierane zarówno przez lokalne osoby zamieszkujące Częstochowę, jak i przyjezdnych gości, w tym biznes biznesmenów reprezentujących sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Również te dane są zawarte na stronach raportu Focus on Częstochowa. Wybiorę Wam kilka i powiem Wam od razu, jak wygląda struktura tychże danych. A mianowicie, macie tutaj podane nie tylko odległości e, przemieszczaniu się samochodem, gdybyście chcieli z tego dworca dostać się do, za, do wymienionego przy, za chwileczkę przeze mnie miejsca, ale również na spacerek. Tak, dlaczego by nie poznać sobie, jaki to jest tak zwany walking distance pomiędzy dworcem głównym PKP a wybranym miejscem na terenie tego miasta? No to jedziemy do Centrum Obsługi Inwestora, które dostarczyło całe multum danych do tego raportu. Z dworca głównego PKP dojedziecie w 5 minut, ale ciekawostką jest to, że na piechotkę dojdziecie w 6 minut. Tak, tak, tutaj na piechotkę można krótką ścieżką pójść i dostać się bezpośrednio do centrum obsługi inwestora miasta Częstochowa. No a jak wygląda kwestia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, który jest położony przy ulicy Waszyngtona? Tutaj samochodem dojedziecie w 3 minuty, a na piechotę dojdziecie w 5 minut. Dobra, no to jeszcze może druga uczelnia, a mianowicie Politechnika Częstochowska. Tu już samochodem jest znacznie szybciej niż na piechotę. 7 minut drogi autem, ale 24 minut spacerem. No i co mamy tu jeszcze? Jeszcze mamy poza tym kilkanaście innych miejsc, do których możecie się e, dostać i które są wam przybliżone na stronach raportu Focus on Częstochowa. Jakież to są miejsca? Wchodźcie na stronę raporty.proprogressio.pl, ściągajcie sobie darmową kopię tego raportu, no i wtedy będziecie wszystko wiedzieli. Te dane są dla Was przygotowane i czekają na stronie dziesiątej tegoż raportu. Wow, no dobra, no to skoro jesteśmy już w Częstochowie i chcemy postawić w tym mieście biznes, to warto wiedzieć, jakie mamy otoczenie nieruchomości. Raport Focus on. Częstochowa edycja 2021 przybliża Wam dane, zarówno dotyczące obiektów biurowych, magazynowych, jak i galerii handlowych. Za te dane, za ich źródło odpowiada firma KORES. No to zobaczmy, jaki mamy potencjał biurowy, gdyż ten akurat mnie najbardziej interesuje z perspektywy sektora, jakim są nowoczesne usługi dla biznesu. Bardzo proszę. Całkowita istniejąca powierzchnia biur klasy A i B w Częstochowie. To ponad 13 tysięcy m2. Te, które są w budowie, to kolejne 5 tysięcy, a te, które są planowane, to jeszcze dodatkowe 17 300 m2 powierzchni biurowej. Wow, to, no to za kilka lat, jak spotkamy się w tej częstochowie, no to będziemy wiedzieli, że jest tam już ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych do dyspozycji najemców, wcale niekoniecznie tylko z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, bo także i innych branż. Na dzień dzisiejszy tych budynków klasy A i B w częstochowie jest 5, ten, który jest w budowie, to 1, a te planowane to aż 4. No jak wygląda tutaj kwestia jeszcze kasowa, ile trzeba zapłacić czynszu takiego minimalnego i maksymalnego, aby móc sobie w takim biurze przebywać. No cóż, ta ścian, ta jakby to powiedzieć rozpiętość cenowa, kosztowa w czynszach wynosi od 33 zł do 40 zł za metr kwadratowy za Miesiąc. Tak to jest tutaj zaprezentowane. Na stronach raportu Fokus Częstochowa macie również wymienione przykładowe budynki, które znajdują się w tym mieście, wraz z informacją, kto jest ich właścicielem, gdzie one są umiejscowione, jaką mają istniejącą powierzchnię, oraz jest przykład podany jednego budynku, który mówi nam o powierzchni planowanej. Dla pozostałych sektorów, czyli dla sektora przemysłowego, magazynowego czy też retailowego, czyli... Galerii handlowych informacje na temat tego, ile budynków, jakie one mają metraże, gdzie są ulokowane, również są dostępne na stronie raportu Focus on Częstochowa, więc gdyby te dane Was interesowały, to tu już muszę Was odesłać na stronę numer 13, a gdybyście chcieli pogłębić te informacje, to firma Kores jest do Waszej dyspozycji i na pewno możecie wyciągnąć od nich jeszcze więcej szczegółów dotyczących rynku nieruchomości. I biurowych, i przemysłowych, i handlowych z obszaru jak miasta, jakim jest Częstochowa. No dobra, to wskoczmy sobie w obszar biznesowy i usług dla biznesu. 25 207 to liczba firm, które w Częstochowie w roku 2021. Na przełomie lipca i sierpnia prowadziły swoją aktywną działalność gospodarczą. 25 207 podmiotów. A jak wygląda tutaj kwestia samego sektora nowoczesnych usług dla biznesu? Takich firm macie kilkanaście. Są one wymienione na stronie 16 z nazwy oraz funkcji. I dowiemy się tutaj, że aż 78,7% Wszystkich podmiotów świadczących nowoczesne usługi dla biznesu w Częstochowie reprezentują sektor BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych. 7,1% to wspólny, wspólna dana, wspólna wielkość, która dotyczy pozostałych trzech typów działalności, jakimi są centra usług wspólnych, centra typu IT oraz centra badawczo-rozwojowe. Czyli mamy 78,7% BPO, 7,1% SSC, 7,1% ITO i 7,1%. RND Któż jest w tym mieście? No to pełną listę macie na stronie 16, a ja wam wybiorę kilka przykładów. Jest tutaj na przykład centrum badawczo-rozwojowe firmy TRW Automotive. Mamy tutaj centra BPO należące do takich firm jak Telbridge, Call Center Intergalactica SII, czy też na przykład firma Exact Systems. Tak, te podmioty oraz Pozostałe są wymienione na stronie 16, i z tej strony dowiemy się także, jakie języki są używane w tychże centrach, aby świadczyć swoje usługi dla klientów wewnętrznych czy też zewnętrznych. No i dowiemy się, że każde z tych centrów świadczy usługi w języku polskim i angielskim. Język niemiecki jest używany w dziesięciu podmiotach, hiszpański w dwóch, francuski w dwóch, włoski również w dwóch, rosyjski w czterech. Po jednym języku dodatkowym, czyli takim jak węgierski i grecki, też są one używane, ale tu już w pojedynczych centrach ulokowanych na terenie Częstochowy. Rumuński w dwóch centrach, a czeski aż w czterech. Taką mamy paletę językową. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli o tą część operacyjną, język wykorzystywany do celów operacyjnych w centrach BPO, SSC, IT i RD, które są ulokowane w Częstochowie. Na stronie 16 dowiecie się również o tym, jakie są inne instytucje wspierające przedsiębiorczość ulokowane w Częstochowie. Tak, to tutaj macie różnego typu kluby, cechy, centra, izby. Czy też klastry, możecie się dowiedzieć, kto taki tutaj jest i kto wspiera biznes na terenie Częstochowy. Zachęcam Was do tejże, rozwinięcia tejże wiedzy. Jak wyglądało historycznie rozwijanie sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Częstochowie? No cóż, pierwsze początki tego typu usług miały miejsce na początku lat 2000, no i potem mniej więcej w cyklach corocznym, co dwuletnim przybywało. Kolejnych pojedynczych inwestycji z obszaru BPO-SSC. Najwięcej mamy z Polski, ale na drugim miejscu mamy Stany Zjednoczone, i te informacje również są zawarte na stronach raportu Focus on Częstochowa. Dobra, skoro już wiemy, kto mniej więcej jest w Częstochowie, wiemy, że jest ulokowany w konkretnych budynkach biurowych, to warto wiedzieć, ile takie osoby zarabiają. I takie informacje również są zawarte na stronach raportu Focus on Częstochowa. Tym razem mówię już o stronach 18 i 19. Dane te zostały dostarczone przez firmę Manpower Group. Są wybrane. Pojedyncze stanowiska z kilku różnych zakresów, aby pokazać wam pewien wachlarz wynagrodzeniowy, który tutaj jest obecny. No i zacznę od danej, która dotyczy nie tyle pojedynczego stanowiska, co średniego wynagrodzenia na terenie Częstochowy jako takiej. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Częstochowie, w branży, jaką jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu, wynosi około 5 tysięcy złotych. Tak, 5 tysięcy złotych to średnie wynagrodzenie w tymże sektorze, a gdybyśmy spojrzeli sobie na pojedyncze wybrane stanowiska, no to dowiemy się, że na przykład w Call Center młodszy konsultant zarabia pomiędzy 4 a 5 tysięcy, zaś jego menedżer, czyli kierownik w dziale Call Contact Center zarabia już pomiędzy 9 a 13 tysięcy. Jak wygląda kwestia obszaru branży IT i ICT? No cóż, tutaj na przykład dotnet developer w zależności od swojego stażu i umiejętności może zarabiać pomiędzy 7 a nawet 22 tysiące złotych. Takie mamy rozpiętości wynagrodzeniowe na tym stanowisku. Raport Focus on Częstochowa przybliża nam także dane dotyczące wynagrodzeń w obszarze zarządzania zobowiązaniami, zarządzania należnościami, czy też księgi głównej. I powiem Wam, że na przykład księgowy w Częstochowie może zarabiać pomiędzy 4800 a 6500 zł brutto. Zaś na przykład supervisor w księdze głównej może zarabiać pomiędzy 11 a 15 tysięcy. Gdyby interesowała was szerzej ta informacja, to oczywiście inne stanowiska są również wymienione na stronach raportu Focusu Częstochowa, a ManPower Group z przyjemnością Wam udzieli dodatkowych informacji, więc odsyłam do tej firmy, gdybyście chcieli dowiedzieć się jeszcze więcej na temat wynagrodzeń w Częstochowie. Zamykamy raport taką sekcją luźniejszą, czyli kultura, rozrywka i rekreacja. Tutaj dowiemy się, że w Częstochowie mamy cztery kina, jeden teatr, cztery muzea, odbywają się tu dwa takie większe festiwale. A gdyby nam się coś stało, to do swojej dyspozycji mamy sześć szpitali. Raport Focus on Częstochowa zawiera również informacje na temat hoteli oraz zaplecza konferencyjnego, no bo w końcu warto wiedzieć, gdzie można się zatrzymać odwiedzając to piękne miasto. I tak dobrnęliśmy do samego końca raportu Focus on Częstochowa edycja 2021, przygotowanego przez Pro Progressio we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu Urzędem Miasta Częstochowa, a konkretnie Centrum Obsługi Inwestora w tymże mieście oraz firmami Kores, Manpower Group i Riposta. Tak, tak wygląda w skrócie przejście przez raport Focus on Częstochowa edycja 2021. Zachęcam Was teraz, abyście wskoczyli sobie na stronę raporty. .pl www.progressio.pl i ściągnęli tą publikację na własne potrzeby. Na, stronę, na stronie tej znajdziecie ten raport zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. No i niech Wam on służy jak najlepiej. A na ostatniej stronie tego raportu znajdziecie nawet numery kontaktowe do Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie, gdybyście chcieli pociągnąć. Ich za języki i dowiedzieć się jeszcze więcej na temat możliwości lokowania inwestycji typu BSS w tymże pięknym mieście położonym na północnej części województwa śląskiego, w takim kraju nad Wisłą, jakim jest Polska. Stawiam kropkę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że wytrwaliście do samego końca dzisiejszego odcinka. Zachęcam, jak zwykle, do subskrypcji, do stałej subskrypcji tego podcastu, zarówno na YouTube, jak i na wybranej przez siebie platformie podcastowej. Ja jestem również do Waszej dyspozycji na przykład na Linkedinie, możecie się do mnie odezwać, a chętnie Wam coś niecoś więcej powiem na temat Częstochowy i w ogóle świata nowoczesnych usług na biznesu w naszym kraju. Dziękuję Wam serdecznie i dziękuję również patronom podcastu BSS Bez Tajemnic, czyli Marzenie Sawickiej oraz Przemkowi Sławińskiemu. To oni od wielu, wielu miesięcy wspierają w rozwoju tą audycję. Marzenowczemku, ogromne uściski dla Was i ukłony w Waszą stronę. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!